Psalm 60. Przewodnikowi chóru na nutę, lilia świadectwa, miktam Dawidowy, dla pouczenia. Gdy walczył z Aramejczykami, Mezopotami i Aramejczykami Soby i gdy Joab wracając pobił 12 tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże, który nas odrzuciłeś, złamałeś i gniewałeś się na nas, odnów nas. Wstrząsnąłeś ziemią, rozdarłeś ją, napraw rozpadliny jej, bo się chwieje. Lud swój wystawiłeś na ciężką próbę, napoiłeś nas winem odurzającym, dałeś sztandar tym, którzy się ciebie boją, aby uciekli przed łukiem. Aby zostali wybawieni umiłowani twoi, pomóż prawicą swoją i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w świątyni swojej, z radością rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukot. Moim jest Gilead i moim Manases, a Efraim osłoną głowy mojej, Juda jest berłem moim. Moab miednicą, w której się myję, na Edom rzucam mój sandał, nad ziemią filistyńską okrzyknę z radością zwycięstwo. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie zawiedzie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych. Psalm ten jest modlitwą o odnowę. Odnowę w duchowym życiu, w życiu wiary w Boga. Niejednokrotnie jest tak, że dopiero wtedy zaczynamy zauważać nasze odstępstwo, nasz upadek, grzech, kiedy zaczyna nam brakować Jego błogosławieństwa, Bożego błogosławieństwa, Bożej ochrony, prowadzenia. Wręcz odczuwamy Boży gniew na sobie. W tym psalmie, w wierszu trzecim, Dawid mówi: Panie, gniewałeś się na nas, odrzuciłeś nas, złamałeś nas. Wprowadziłeś nas w sytuacje, które uświadomiły nam to, że oddaliliśmy się od Ciebie. Potrzebujemy odnowy. Potrzebujemy zmiany naszego życia. Oczywiście ten psalm, jak zresztą każdy psalm i każde poselstwo, które znajdujemy w Piśmie Świętym, kończy się taką nadzieją, takim wyjściem z trudności, wyjściem z różnych tarapatów naszego życia. 13-14 wiersz, udziel nam pomocy przeciw wrogowi. Ludzka pomoc jest niczym, tylko w Bogu jest nasza nadzieja i w Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze naszych wrogów. Kojarzy się nam pewnie wypowiedź Jezusa Chrystusa, który powiedział: daję wam moc, daję wam autorytet, abyście deptali po wężach i skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, nic wam nie zaszkodzi. Panie, zdepcz naszych wrogów, modli się Dawid. W Jezusie Chrystusie to słowo się wypełniło. I mamy zwycięstwo zapewnione w Jezusie Chrystusie. To nie nasi wrogowie mają nas deptać, ale my mamy deptać po wrogach. I nie myślę tutaj absolutnie o ludziach, ale myślę o tych wewnętrznych wrogach naszej duszy. Różne pokuszenia, grzech, urazy, nienawiść, niechęć, nieprzebaczenie, strach, złorzeczenie, zazdrość. Można by wymieniać tych naszych wrogów. Również wrogiem może być takie złe poczucie swojej wartości, kompleksy, takie poczucie bezwartościowości, a jednak w tym momencie my mamy zwyciężać. Jezus utorował dla nas drogę zwycięstwa. I to, co jest piękne w tym tekście, to na takie wołanie: Panie, spraw nam odnowę, Bóg reaguje. Bóg reaguje na taką modlitwę. Każdy, kto modli się takimi słowami: Boże, gdzieś się oddaliłem, straciłem Twoje błogosławieństwo, Twoją ochronę, Twoje prowadzenie, gdzieś się oddaliłem w swojej głupocie, w swojej pysze, w swojej złości, oddaliłem się, Panie, spraw nam odnowę. Pan powołuje nas do tego, żebyśmy zwyciężali, byśmy deptali po wężach i skorpionach, ale ten moment przejścia w tą płaszczyznę zwycięstwa jest tutaj też właśnie pięknie w tym psalmie ujęty.
Wiersz 8 mówi: Pan przemówił w świątyni swojej. Należy wyraźnie podkreślić, że Pan przemawia w świątyni swojej. Dzisiaj jest to Kościół Jezusa Chrystusa. Pan przemawia swoim słowem, Pan przemawia przez braci, przez siostry, Pan przemawia w swojej świątyni. I co mówi Bóg? Z radością rozdzielę Sychem. Sychem jest to miejsce, gdzie Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Przy dębie More. Tak jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział. Pan zawarł przymierze. Pan chce powrócić do tego przymierza z nami. Pan chce na nowo nas odnowić. To przymierze, które gdzieś zostało zachwiane, zniszczone, odrzucone, zaniedbane, podeptane. Pan chce nam to odnowić. Z radością rozdzielę Sychem. Sychem jest to bardzo pozytywna nazwa, miejsce, gdzie Bóg zawarł przymierze wiary z Abrahamem, ojcem wiary. Rozmierzę dolinę Sukot. Sukot znów była to dolina, miejsce, gdzie Jakub z Ezawem się pogodzili, gdzie byli skłóceni, ale doszło do pojednania i to z inicjatywy właśnie Jakuba. To jest miejsce, które potrzebuje odnowienia niejednokrotnie w naszych relacjach. Pan zwraca uwagę na Sychem, na to miejsce Sychem. Pan zwraca uwagę na Dolinę Sukot. Pan mówi: moim jest Gilead. I to też jest pewien obszar górski, który w Biblii naznaczony jest Bożym błogosławieństwem. W Pieśniach nad Pieśniami czytamy o tym. W Księdze Jeremiasza czytamy, że właśnie Gilead, ta nazwa, kojarzy się z Bożym błogosławieństwem, z Bożą obecnością, z Bożą chwałą. Z tym, że Bóg błogosławi swój lud. Pan zwraca na to uwagę i to dotyczy dzisiaj naszego życia. Zwróćmy uwagę, że Sukot to dolina, Gilead to miejsce górzyste i Pan zawsze jest z nami i w dolinie, i gdy jesteśmy na wyżynach. Pan zawsze jest z nami i to, co straciliśmy gdzieś, potrzebujemy odnowy. Pan chce nam to odtworzyć. Dalej, Pan mówi: moim jest Manases, moim jest Efraim. To byli synowie Józefa, syna Jakuba. Dzisiaj Pan do nas się zwraca imiennie: moim jesteś. Do Judy mówi: jest berłem moim, czyli berło jako symbol władzy, symbol zwycięstwa, symbol królowania. Dzisiaj my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jakże wielkie jest w tym przesłanie, w tym psalmie, kiedy potrzebujemy odnowy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy wrócić do miejsca Sychem, potrzebujemy wrócić do miejsca Sukot, pojednanie ze sobą nawzajem, Sychem, przymierze z Bogiem i również Gilead. Jest to miejsce Bożego błogosławieństwa, Bożego przepychu, tej obfitości duchowej w naszym życiu. Niech to słowo dzisiaj będzie dla nas zachętą, by wrócić do Boga, by to, co zostało zaniedbane, zostało naprawione. Dzisiaj Pan w swojej świątyni, przez Kościół i przez to słowo teraz, mówi do każdego z nas. Rozdzielę Sychem, rozmierzę Dolinę Sukot, moim jest Gilead i moim jest Manases, a Efraim osłoną głowy mojej, Juda jest berłem moim. Dziękuję Ci, Boże, za łaskę odnowienia. Dziękuję Ci za przebaczenie. Dziękuję Ci za to, że Ty wszystko stwarzasz nowym, czystym, prawym, świętym, sprawiedliwym. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem łaskawym i kiedy wyznajemy nasze grzechy, Ty jesteś wierny, sprawiedliwy i przebaczasz nam je wszystkie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.